zbrodnica została wyróżniona w konkursie Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. 84 lata temu pod Brodnicą Polacy zwyciężyli w bitwie z bolszewikami. Wakacyjny wypoczynek w Brodnicy przebiegał pod znakiem obozów, festynów, spływów kajakowych i koncertów. Po raz drugi podczas festynu parafialno-miejskiego zbierano fundusze na budowę kościoła. Brodnica stała się planem filmowym serialu Defekt 2. Brodnica zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. To duży sukces, zważywszy na fakt, że miasto startowało w konkursie po raz pierwszy i rywalizowało z około 500 gminami z całego kraju. Ceremonia wręczenia dyplomów i statuetek laureatom konkursu odbyła się w gmachu Sejmu w Warszawie. By zakwalifikować się do konkursu, miasto musiało złożyć wiele dokumentów potwierdzających otwartość na inwestycje. Te dokumenty tutaj w zasadzie w Warszawie będą do wglądu inwestorów, którzy w Polsce poszukują dobrych miejsc do inwestowania. Oczywiście, że zgłoszą się do takich gmin, które mają osiągnięcia i liczymy na to, że oni zgłoszą się do Brodnicy. Tym bardziej, że mamy przygotowane tereny pod wszelkiego rodzaju inwestycje. Konkurs ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy najlepiej zarządzanymi miastami a środowiskiem inwestorów. W rankingu ma szansę wystartować 2,5 tysiąca blisko polskich gmin, a startuje po kilkaset. Rekordem było 300 gmin. Co to oznacza? Gminy, czytając ankietę, zapoznając się z nią, bardzo łatwo stwierdzają, że nie są w stanie sprostać stawianym tam wymaganiom. Zatem ten, kto wygrał, naprawdę jest dobry. Brodnica zatem udowodniła, iż nie tylko potrafi spełnić wymogi konkursu, ale jeszcze uplasować się na wysokim miejscu. Osiemnastego sierpnia na cmentarzu wojskowym w Lasku Miejskim brodniczanie uroczyście uczcili 84. rocznicę bitwy polsko-bolszewickiej pod Brodnicą. Uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców Brodnicy, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. 84 lata temu bohaterska postawa Polaków, dowodzonych przez pułkownika Witolda Aleksandrowicza, stojącego na czele samodzielnej grupy operacyjnej wspartej oddziałami wielkopolskich ułanów i bydgoskich piechurów, doprowadziła do wyzwolenia Brodnicy. Dzień 18 sierpnia 1920 roku przeszedł do historii naszego regionu jako symbol wspaniałego zwycięstwa polskich wojsk nad bolszewikami. Zwycięstwo Polaków pod Brodnicą miało duże znaczenie w wojnie z bolszewikami. Utwierdziło ono wcześniejsze wyzwolenie Warszawy. Walka z wojskami bolszewickimi dała możliwość pokazania, że Rosjanie nie byli w stanie okrążyć Warszawy, naszej stolicy, od zachodu. I to spowodowało, że zwycięstwo, które było 15 sierpnia pod Warszawą, zostało w jakiś sposób szczególny podjęte. Bo zdajemy sobie z tego sprawę, że te miasta, tak jak Brodnica, Toruń i tutaj na Pomorzu wszystkie, one były osłabione, ponieważ wszystkie jednostki wojskowe i żołnierze zostali skierowani pod Warszawę. Tam trzeba było bronić stolicy. A więc Rosjanie, chcąc osłabiony teren zdobyć, myśleli, że tak łatwo obejdą stolicę od zachodu. I dlatego to było takie ważne i znaczące. Większość Polaków nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że Brodnica jako jedyne miasto Pomorza musiało stoczyć taką wojnę. Pamięć poległych w czasie bitwy pod Brodnicą uczczono salwą honorową. Około 450 dzieci z Brodnicy wypoczywało tego lata na obozach w Cichem, gdzie od kilku lat funkcjonuje miejski ośrodek wakacyjny dla dzieci i młodzieży. Na obozie panuje wspaniała atmosfera, wszyscy bawimy się, sportowcy trenują, pozostałe grupy bawią się w inny sposób, to znaczy chodzimy na plażę, kąpiemy się, są dyskoteki. Witam wszystkich! Uczestnicy obozu z pewnością na długo zapamiętają Neptunalia, czyli obozowy chrzest, bogaty w wymyślne tortury. Obozowicze musieli m.in. czołgać się w błotnym basenie i po szyszkach, a także wypić specjalny koktajl. Dopiero wtedy otrzymywali nadane przez Neptuna obozowe imię. Nadaje ci imię Złota Rybka.
Honorowym uczestnikiem obozu został również burmistrz Brudnicy Wacław Derlicki, który musiał jednak przejść próbę gotowania w kotle obozowym. Tam patrzysz i jesteś na morzu. Ciekawie i twórczo spędzali wakacje nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy uczestnicy obozu, który zorganizowany został w ramach Międzynarodowego Lata Artystycznego. W programie obozu, w którym byli Polacy i Niemcy, znalazły się warsztaty wokalne, teatralne, plastyczne oraz cyrkowe. Przede wszystkim chodzi o integrację i ta integracja pomalutku już się zazębia. Niemcy już coraz chętniej biorą udział w tych zajęciach. Oczywiście są problemy językowe, ale poprzez różne formy działań ta integracja zaczyna być coraz ważniejsza. Obóz w podbrodnickim ośrodku Longinówka zorganizował Brodnicki Dom Kultury, w którym od niedawna działa sekcja cyrkowa. Należę do grupy cyrkowej Bedekuś. Przyjechałem do Longinówki, by nauczyć się dużo cyrkowych sztuczek, szczególnie chodzić na szczydłach, których nauczyłem się w pierwszym dniu i po południu będę też się brał powoli za monocykl, czyli jednokołowy rowerek. W sierpniu gościli w Brodnicy uczestnicy 44. Międzynarodowego Spływu Kajakowego Drwęcą Wisłą. Jak co roku kajakarze przybyli do przystani na zakolu Drwęcy, by zrobić sobie dwudniową przerwę na odpoczynek i zwiedzanie miasta. Każdemu te okolice sprzyjają, szczególnie ta serdeczność tych ludzi brodnickich. Przepiękne okolice, te jeziora brodnickie są o innym kolorze wody. Jest w niektórych miejscach taka czysta woda, że można na 5 metrów zobaczyć ryby, wodorosty. No i z tej też racji ci zagraniczni są zachwyceni, że takie coś jeszcze, takie piękno, takie coś się utrzymało w Polsce. Lecz gdy brzegami zapłoną jeziora, w sierpniu w Brodnicy odbyła się kolejna edycja zapoczątkowanego przez zespół Ostatnia Deska Ratunku festiwalu szantowego Brama Mazur. Zastanawialiśmy się, jak ten festiwal powinien się nazywać. Wokoło setki jezior, a przejeżdżający praktycznie z całej Polski, jeżeli jadą przez Brodnicę, to tak jakby przez Bramę Mazur, stąd nazwa, która się przyjęła i funkcjonuje i jest z nami już od paru lat. I razem! Piosenki Wilków Morskich śpiewały oprócz gospodarza imprezy zespoły Szantaż z Olsztyna, Róża Wiatrów z Wrocławia oraz zespół o wdzięcznej nazwie z Teresina. Festiwal Brama Mazur zyskał już sobie wielu przyjaciół, którzy zawsze chętnie biorą udział w żeglarskiej imprezie. Jeden z letnich wieczorów brodniczanom umiliła także swoim koncertem Beata Kozidra, która o Brodnicy nieraz już słyszała. Znaczy, Brodnica jest słynna z warsztatów muzycznych, zresztą moja córka tu była, brała udział w tych warsztatach muzycznych, więc myślę, że to miasto jest po prostu, na pewno ma bazę taką, jakby to powiedzieć, szkolno-wychowawczą. Prawda? I ludzie są tutaj wyrobieni muzycznie. Ta publiczność, mam nadzieję, która przyjdzie, po prostu doceni dźwięki, doceni teksty, które dzisiaj zaśpiewam. Chyba nigdy nie śpiewałam tutaj, tym bardziej jestem ciekawa. W Brodnicy tak się śpiewa, proszę bardzo! W Brodnicy koncertował również Ryszard Rynkowski. Artysta już po raz drugi śpiewał charytatywnie na rzecz budowy kościoła nowo powstałej parafii Jezusa Miłosiernego. I rok temu zgodziłem się wystąpić po raz pierwszy. Teraz już mamy, po tym roku, już mamy namacalny dowód. Stoi już prawie cały kościół. Trzeba jeszcze trochę. W związku z tym zdecydowaliśmy się, że zrobimy jeszcze raz taki uroczysty piknik, który wspomoże budowanie tej świątyni. Świątynia jest nie tylko miejscem modłów i rozmowy z Bogiem, jest to również pomnik dla przyszłych pokoleń. To jest coś, co zostaje w historii, także tu się tworzy coś pięknego.
Powstała rok temu parafia, liczy około 5 tysięcy wiernych. Rozrastające się osiedle karbowskie ma liczyć w przyszłości 8 tysięcy mieszkańców. Każdego dnia są ludzie. W niedzielę przybywa ich coraz więcej. Ta parafia po prostu się rodzi, cały czas się tworzy. I to jest taka wspaniała rzecz. To jest dla mnie osobiście jest to wspaniała przygoda z Panem Bogiem, której tworzy się coś nowego. Głównym punktem pikniku zorganizowanego przy udziale miasta była licytacja, którą poprowadził Ryszard Rynkowski. Za jedną ze swoich nagród uzyskał na rzecz kościoła 3000 zł. Za 500 zł sprzedał także szable burmistrza Brodnicy. Hitem licytacji była jednak 16-letnia motorynka, którą piosenkarzowi udało się sprzedać za 1000 zł. Na zakończenie pikniku brodniczanie wysłuchali prawie dwugodzinnego koncertu Ryszarda Rynkowskiego wraz z zespołem. Pod koniec sierpnia w Brodnicy pojawiła się ekipa filmowa realizująca 5-odcinkowy serial telewizyjny Defekt 2. Zdjęcia z udziałem Piotra Frączewskiego, który gra głównego bohatera filmu, kręcono na Małym Rynku i w budynku magistratu. Sceny filmu kręcono także pod Brodnicą w Dolinie Drwęcy. Brodnica i okolice Brodnicy stwarzają bardzo dogodną sytuację właśnie różnorodnością scenograficzną, różnorodnością plenerów, różnorodnością miejsc, architektury i przyrody. Dlatego też tu jesteśmy. Główny bohater filmu to emerytowany policjant, który po różnych życiowych przygodach postanawia się przenieść z Warszawy na prowincję. W drugiej części serialu podejmujemy nowe wątki dramaturgiczne, nowe wątki fabularne. Natomiast jakby kontynuujemy pewną myśl dotyczącą postaci ich stosunku do świata. W ten sposób stworzy się pewien kontrast między tym, kim ci bohaterowie byli, a kim są teraz i gdzie zmierzają, gdzie podążają, jak weryfikują swoje postawy. Podnieś ją! W serialu reżyserowanym przez Macieja Dudkiewicza gra wielu popularnych aktorów. Swoją obecność na ekranie zaznaczy także ponad 200 mieszkańców powiatu brodnickiego, którzy wystąpią w filmie w roli statystów. Realizacja zdjęć do filmu potrwa do połowy września. Film będzie można zobaczyć w programie drugim Telewizji Polskiej za rok. Ręce na głowę!